Witam serdecznie. Miałem wczoraj pytanie, czy mam starszą wersję GUI Generic. No niestety nie mam starszej wersji GUI Generic. Dlaczego kolega Grzegorz szuka starszej wersji? Ponieważ nagrałem taki film konfiguracja SP01, pokazałem właśnie tą wersję 4.2.4 GUI Generica i tam jest plik, który bez problemu działa właśnie z tym SP01. Wyjście GPIO0 jest normalnie dostępne i można skonfigurować przekaźnik. Natomiast w najnowszym GUI Generiku do wygenerowania, to jest wersja 4.6.24, mam nadzieję, że ona będzie poprawiona. Przy wygenerowaniu binarki nie ma tego wyjścia GPIO0. A po co nam jest to wyjście potrzebne? Po to nam jest to wyjście potrzebne, bo ta płytka ESP01 Relay ma tutaj właśnie wyjście z tej płytki, steruje się za pomocą tego tranzystora właśnie wyjściem GPIO0. No i jeśli nie mamy możliwości ustawienia w GUI Generiku tego wyjścia, no to nie zasterujemy tym przekaźnikiem. No trzeba tutaj robić jakieś przeróbki na płytce, jakieś mostki, tak żeby nam ta płytka pracowała. Natomiast w starszej wersji, ja mam taką wersję GUI Generic 1.0.1, to jest jedna z pierwszych wersji, ale ona pracuje poprawnie. No i chciałem ten plik zamieścić. Mam nadzieję, że ten najnowszy GUI Generic do wygenerowania online będzie poprawiony. Tutaj jeszcze co do kolegi Grzegorza, to znalazłem na GitHubie, znalazłem stare binarki, które można sobie potestować, nie trzeba nic zgenerować, tylko odpowiednią binarkę ściągnąć. I tutaj jest na przykład, no jest Son of, jest ESP01, tu chyba wyżej gdzieś był, albo niżej. Socket dimmer. O, tutaj mamy wszystkie płytki, znaczy wszystkie, w większości płytki jest na przykład ESP01. Ten link zostawię wam pod filmem, to sobie możecie tutaj wejść, przetestować. Mamy Vemosa D1 Mini, mamy wszystkie Sonoffy, także no to warto sobie po prostu wejść na tego GitHuba i spróbować te wszystkie binarki, chociaż nie wiem na 100%, czy będą one poprawnie pracować, bo są zmienione biblioteki, ale warto to spróbować i sprawdzić, tak, czy one będą poprawnie pracować. A co do tego mojego GUI Generic, mam taki soft, może wcześniej wyczyszczę sobie ESP01. Dobra. I ja mam taki soft, który właśnie wam mówiłem, że to jest starsza wersja GUI Generica. I ona ma wyjście GPIO0. Też sobie ją sprawdźcie, przetestujcie. Czy ona jest na nowych bibliotekach, to by trzeba było zobaczyć gdzieś na forum. W każdym bądź razie ona działa poprawnie pod ESP01 Relay. Także tu nie ma żadnego problemu, zaraz wam to pokażę. Też oczywiście
linka dam pod filmem, jeśli chodzi o tą binarkę GUI Generica. I teraz kończy nam się wgrywanie. No niestety tak jest, że czasami ktoś zapomni o danym wyjściu, ktoś coś przeoczy, no ale myślę, że ten GUI Generic sam w sobie jakby się, no coraz lepsze są te binarki generowane z tych najnowszych wersji i myślę, że to będzie poprawione. To nie jest jakieś po prostu zamierzone, to są rzeczy, ale no może ktoś po prostu przeoczy, że nie ma wyjścia GPIO 0. Tu wam pokażę, że w tej mojej starszej wersji jest wszystko. Czyli te wszystkie gniazda, o widzicie, tu macie supply device GUI 1.0.1. Ustawienie urządzenia i tu mamy rodzaje płytek, to nie wybieramy. Tu jeśli chodzi o przekaźnik, przekaźnik jest 1 i tutaj wybieramy sobie, jest na pierwszym miejscu GPIO 0, a w tej wersji najnowszej nie ma tego wyjścia, by sterować, jeszcze raz przypomnę, tą płytką. To jest wersja czwarta ESP01 Relay, to jest wersja czwarta tej płytki. I ten tranzystor tutaj steruje tym przekaźnikiem właśnie za pomocą tego GPIO0. Dobra, to jest jedna odpowiedź, jeśli chodzi o zadane pytania. Co jakiś czas będę robił taki filmik, będę odpowiadał na wasze pytania, bo nie zawsze, może kiedyś skuszę się na jakiegoś live'a, ale nie zawsze jest czas, no praca zawodowa i też no inne obowiązki, nie zawsze mogę od razu odpowiedzieć, tak? Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Zwierzę domowe, hodowlane, występujące nad Wisłą. Podać jego odgłos. Proszę powtórzyć pytanie. Jeszcze miałem tu takie pytanie. Jeśli chodzi o sterowanie przyciskiem dodatkowym właśnie albo na Wemosie D1 Mini, albo na Janusz. Janusz mi zadał takie pytanie. Ja mu napisałem, że będzie w dzisiejszym filmie. O co chodzi? Proszę o schemat podłączenia Wemosa D1 Mini i włączenia włącznika zewnętrznego. Chcę to wszystko zamknąć w puszce. Najprostszym takim układem, już to mówiłem we wcześniejszych filmach, jest nie stosowanie jakichś tam układów dodatkowych czy programowo, chociaż można to zrobić. Ale dla mnie najprostszym jako elektryka jest zastosowanie klasycznej schodówki. Czyli jak to wygląda. Tu mamy ten przycisk. To jeśli chodzi o... Tutaj nie ma znaczenia, czy to jest ESP01, czy to jest Wemos D1 Mini. Przeważnie każdy przekaźnik ma tutaj trzy wyjścia. Raz, dwa, trzy. I teraz ja może napiszę tutaj w wyszukiwarce schodówka, schemat schodowy, układ schodowy, może tak będzie.
O, i mamy pierwszy lepszy układ schodowy. Jak to jest rozwiązane? Dodatkowy wyłącznik. Już wam zaraz pokazuję. O, jest trochę tych reklam, wiadomo, musi być. Teraz tak, zobaczcie. Zobaczcie, to jest cały układ schodowy. Mamy tą lampę, którą musimy zaświecać. To niech będzie w tym układzie schodowym zwykły przełącznik, który dajemy na zewnątrz, czy w innym miejscu, gdzie chcemy zapalać ręcznie. To jest ten przełącznik schodowy, gdzie musimy, tak jak mówię, może w innym pomieszczeniu, może na zewnątrz budynku, go umieścić. Prowadzimy dwa przewody, z reguły to jest trzy przewody, no bo tam w tej puszce, gdzie mamy zamontować przełącznik, nie ma fazy. To w ogóle to jest układ dla elektryka. To jest najprostszy układ, jaki może być, jeśli chodzi o sterowanie. Także tutaj z tego przełącznika na zewnątrz są trzy przewody i idą WS1, to jest ten przekaźnik. To jest ten przekaźnik. I w tym przekaźniku to są po prostu te trzy, raz, dwa, trzy, to są te wyprowadzenia. Raz, dwa, trzy. I trzeba je odpowiednio połączyć i mamy cały układ z głowy. W puszce wkładamy ten przełącznik schodowy i są takie puszki z elektroniką i właśnie ten moduł Wi-Fi i z naszym tutaj tą płytką ESP8-01 Relay. Wszystko wiadomo pod układ 8266. Czy to będzie WEMOS, czy to będzie ESP01, to 99% tych przekaźników ma trzy wyjścia. Czyli jest właśnie to, co w tym przełączniku klasycznym. I to jest tak jak dla mnie, jak ja montowałem u kogoś, no to jest najszybciej, bez problemu. I jak to działa? To działa w taki sposób, czy mamy Wi-Fi, czy nie mamy Wi-Fi, czy coś nam się z tym modułem stanie. Zawsze możemy włączyć ręcznie to światło, bo to chodzi o światło na pewno na zewnątrz. Także dobra, na tyle dzisiaj. Jeśli macie jeszcze dodatkowe jakieś pytania, no to pod filmem. Łapki w górę, suby, bo to mnie motywuje do nagrywania filmów. Zawsze, jeżeli macie jakieś pytania, staram się odpowiedzieć na nie. No nie wszystko mogę zrobić w tym samym czasie, ale raczej jest tak, że odpisuję, czy nawet dzwonię do takiej osoby, która ma problem z modułem Wi-Fi, czy z elektrycznym podłączeniem takich modułów, jeśli oczywiście mam na tyle wiedzy. Dobra, dzięki za uwagę, pozdrawiam, do następnego razu, trzymajcie się.